Piaski Szczygliczka, położone w Ostrowie Wielkopolskim. Są to dwa zbiorniki o łącznej powierzchni 32 hektarów. Woda udostępniona jest dla wędkarzy od 1979 roku i jej gospodarzem jest koło Ostrów Miasto. Jest to zbiornik przede wszystkim dla celów rekreacyjnych. Są tutaj restauracje, jest tu piękna promenada i długa, szeroka plaża. Zbiornik ten od początku zarybiany jest przez PZW. Jest tu bardzo dużo suma, jest trochę sandacza, leszcza. Znajdujemy się na wysokości miejsca położenia naszych zestawów. Jest to moja pierwsza zasiadka karpiowa na tym zbiorniku. Zdecydowałem się wybrać to miejsce, ponieważ z doświadczenia wiem, że duże ryby lubią trzymać się przy tamie. Jest to nasza siódma nocka. Na ostatnie udało nam się złowić pięknego karpia pełnoludzkiego. Dzisiaj w nocy tylko dwa leszczyki. Zostały nam praktycznie 3 dni łowienia, ponieważ jest tu bardzo duże kąpielisko, zbliża się okres wakacji. Połowa zbiornika zostaje wyłączona z wędkowania. Po przygotowaniu zestawów i miejsca, w którym będziemy łowić, przyszedł czas na przygotowanie jedzenia. Do tego mam przygotowane ziarna, miks ziaren. Jest to kukurydza, konopia, trochę pszenicy. Tu ziaren, pierwszą rzeczą, którą dodaję i zalewam ziarna, jest to Spot and Mix Liquid, czyli nektar z Carb Only. Jest to zapach sekret. Zapach, na który od samego początku tutaj łowię, jest to połączenie kokosa z bananem. Ja zazwyczaj wlewam tego dosyć sporą ilość. Zresztą sami zobaczcie. Na kilogram ziaren takiego pojemniczka powiedzmy 1/4. Ja do tych ziaren oczywiście robię jeszcze miks takich kruszone kulki. Są to kulki ze Stalomaxu, zapach, który naprawdę mi się tutaj sprawdził. Jest to super kokos. Kulki te zmielę i dodam do ziaren. Kulki nie są mega twarde, także dosyć fajnie się mieli na drobno. Dosypuję to wszystko do ziaren. Wystarczy. Tylko zamykam. Do tego dosypuję całych kulek albo pokrojonych na połowę. To też zdaję egzamin, bo jest to bardzo duża liczba leszcza. Bardzo dużo jego jest i sięgają największego, którego zrobiłem, do 3 kg powiedzmy. Od 1,5 do 3 kg takich leszczy dosyć sporo złapaliśmy tutaj. Wydaje mi się, że przechodzą właśnie do ziaren. Do ziaren oczywiście dodaję dużą ilość kulek, ponieważ leszcze nie są w stanie zjeść takiej kulki i ona trochę dłużej leży. Wydaje mi się, że ona po prostu przyciąga większe te rybki. Łowiłem metodą Chodrick. Jest to moja ulubiona metoda. Metoda Chodrick. Zestaw uniesiony 10 cm nad dnem. Na mojego popka jest to popek 12 mm,
Coco Banana, Scarponi. To jest jedyna kulka, która mi się tutaj sprawdziła. Łowiłem naprawdę na najróżniejsze zapachy i jednak ten kokos z bananem sprawdził mi się tu wielokrotnie. Co mogę więcej powiedzieć? Dużo znajomych mi mówiło właśnie o tej kulce, że bardzo dużo łowią amurów. Przyjechałem pierwsza nocka, od razu strzał. I od tamtego czasu zawsze jedną wędkę miałem na kokos i tylko praktycznie od tamtego czasu, od samego początku, jak zacząłem przyjeżdżać, ryby brałem i tylko na to. Tak wygląda zestaw na Chodriga. Mały pływaczek podwieszony 10 cm nad dnem. Jest idealną przynętą na to łowisko. Łowisko jest twarde. Tak to wygląda. Kolejną bardzo ważną rzeczą to jest dobrze zadipowana kulka. Zawsze przed łowieniem na kilka minut warto włożyć sobie tą kuleczkę do dipu,